Witamy w świecie Daci. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny filmik. Dziś nieco w innym temacie. Nie wiem, czy wiecie, ale 2 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy mały jubileusz. Mały jubileusz Carrara Dacia Lublin. Otóż mamy 2 lata. 2 lata działalności na YouTubie. 2 kwietnia z tego tytułu chcielibyśmy pochwalić się kilkoma statystykami z naszego kanału. W ciągu 2 lat nagraliśmy 87 filmów o tematyce Dacia. Daje to 27 godzin nieprzerwanego oglądania naszych filmów. Kto by to wytrwał, prawda? Inne statystyki. Ogólne wyświetlenia. 1 301 000 z małym haczkiem wyświetleń. Wyobraźcie sobie, 1 301 000 tak niszowego kanału, jakim jest Carrara Dacia Lublin. To wielki sukces, biorąc pod uwagę, że przypominam sobie na początku naszej działalności, jak bardzo byłem zadowolony, kiedy było tylko 9 tysięcy wyświetleń. No, Maciek też w tej chwili się uśmiecha, a tu nagle mamy 1 301 000. Przekłada się to na 97 tysięcy godzin. Przekłada się to na 4070 dni, przekłada się to na 11 lat oglądania. Oczywiście mówię o tych 1 301 000 wyświetleń. Ciekawe, prawda? Tyle osiągnęliśmy dzięki Wam, tyle osiągnęliśmy dzięki Waszemu oglądaniu. Spośród ogółu wyświetleń statystyki Google pokazują nam, że 977 tysięcy wyświetleń to są wyświetlenia krajowe. 323 tysiące to są wyświetlenia zagraniczne. I statystyki Google pokazują nam, że minimum w 5 krajach całego świata oglądają nas YouTuberzy. Najwięcej oczywiście Niemcy, Francja, Włochy i oczywiście jeszcze 47 innych krajów, na przykład Gujana Francuska. Nawet tam nas oglądają oczywiście Stany Zjednoczone, kraje Europy, ale na przykład Kolumbia, Brazylia, również kraje Bliskiego Wschodu. Nie bez przyczyny chodzimy z Maćkiem wokół tych samochodów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, najpierw z jednej strony, teraz z drugiej strony, a to tylko dlatego, że nie chcemy Wam pokazać, co stoi z tamtej strony. Najpierw sobie pogadam, poopowiadam o tych statystykach Google'a, a później zrobimy ładne zakończenie tego filmu. Przez 2 lata naszej działalności zyskaliśmy 3349 subskrybentów, czyli osoby, które dały suba w naszych filmach i dostają powiadomienia o nowych produkcjach. Odbija się to na statystykach oglądalności, że ci subskrybenci to jest 10% oglądających, czyli 90% oglądających nie zasubskrybowało naszego kanału. Nigdy o to nie prosiliśmy, nie błagaliśmy wręcz o te suby. Jeżeli nie chcecie, nie subskrybujcie, a jeżeli chcecie, to subskrybujcie. Będzie nam bardzo miło. Kwiecień 2022 roku, mało samochodów na składach dealerskich, mało samochodów na salonach. My mamy raptem 3. Będziemy się kręcili ciągle wokół jednego. Dalej statystyki z YouTube'a. Najchętniej oglądanym filmem przez Was jest film, który nakręciliśmy lata temu, dotyczący akcesoriów na Dacia Duster. Jest to prawie 80 tysięcy wyświetleń. Także ho, 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 bardzo dużo. Kolejnym z serii, drugim na podium, jest prezentacja samochodu dostępnego od ręki Dacia Duster w wersji Prestige z silnikiem diesla. To jest około 55 tysięcy. Trzecim na podium jest prezentacja Dacia Duster po liftingu faza druga, około 52 tysięcy wyświetleń. Właśnie doszliśmy z Maćkiem do zgodnego porozumienia, że poprzednie ujęcie powinniśmy nagrać na tej ściance. Skoro film o akcesoriach zebrał najwięcej wyświetleń, warto byłoby zrobić film na ściance akcesoria. Ale jesteśmy zbyt wygodni i zbyt leniwi, żeby powtarzać ujęcie, więc tego już nie zrobimy. Dalej wieści z YouTube'a. Nowościami, jakie może zauważyliście na naszym kanale, są napisy. Napisy, które wykonuję samodzielnie, pojawiają się na najnowszych filmach oraz pojawią się na filmach, które mają najwięcej wyświetleń, czyli ten film o akcesoriach już niedługo będzie miał napisy. Jest to zajęcie szalenie żmudne. Wyobraźcie sobie, że musicie dziesiątki razy odsłuchiwać Waszego głosu. Nikomu tego nie życzę, nawet najgorszego wrogu. Robię to dla Was, dla naszych zagranicznych odbiorców, ponieważ napisy, już widzimy, że statystyki oglądań filmów z napisami nam się podnoszą, co nas cieszy, bo
szersze grono odbiorców, pojawiały się również komentarze obcojęzyczne. Zapraszamy wobec tego obcokrajowców, mogę tak powiedzieć, osoby niewładające językiem polskim do oglądania. Są dostępne napisy, filmy, do których są napisy, są odpowiednio zaznaczone. Powolutku zmierzamy do końca. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tymi opowiastkami, tymi statystykami. Jeszcze jedna statystyka, która zwróciła naszą uwagę. Wchodzimy na duże ekrany. Co to oznacza? Około 50% wyświetleń jest na telefonach komórkowych. Wchodzimy na duże ekrany, oznacza, że zaczynacie nas oglądać na telewizorach. Około 190 tysięcy wyświetleń to są wyświetlenia na telewizorach. Proszę Państwa, Carrara Dacia Lublin wchodzi na duże ekrany. Bardzo nas to cieszy i zmierzamy do ostatniego ujęcia. I oto on. I otóż szczęśliwy koniec mojej paplaniny. Przed nami nowe wyzwania, nowe filmy, nowe prezentacje na salonie, nowe jazdy testowe. Zabieramy się do tego, jak tylko możemy. Jak zapewne wiecie, nie zawsze możemy kręcić wtedy, kiedy byśmy chcieli. Nie będę wchodził w szczegóły. Staramy się, jak możemy. Pokazujemy Wam zapowiedź taką, co zrobimy chyba w najbliższych dniach. Długo na to czekacie. Obiecujemy, że się weźmiemy w garść, wygospodarujemy czas, przepędzimy wszystkich z salonu i będziemy nagrywali prezentację salonową. Dziękuję Wam za oglądanie naszych filmów, dziękuję za lajki, subskrypcje, pozytywne komentarze. Życzę Wam dużo zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach. Do zobaczenia w następnych produkcjach.